12 lat temu, 5 maja, urodził się Stanisław Moniuszko. Dzisiaj mieliśmy wielkie uroczystości, odsłonięcie tablicy, tort urodzinowy, działania plastyczne, koncert, ale to święto. Zanim to święto nastąpiło, mieliśmy konkurs plastyczny. Stoję na tle dużych plakatów, które w czasie ferii zimowych wykonały dzieci. Częścią naszego programu była gala wręczenia nagród za konkurs literacki. Powstały wiersze i opowiadanie inspirowane twórczością Stanisława Moniuszki. W czasie imprezy prezentowaliśmy projekty okładek do płyt winylowych dotyczących oper i CD dotyczących pieśni Stanisława Moniuszki. W trakcie odbył się test podstawowej wiedzy o kompozytorze. Warto natomiast nadmienić, że uczestnikami konkursu były osoby w wieku od lat 2, to konkurs plastyczny, do lat 80. Dzięki temu wszyscy przypomnieli sobie lub poznali twórczość Stanisława Moniuszki, oswoili się z nią, wyrazili w formie artystycznej stosunek do tego, co artysta wcześniej robił. I warto, ponieważ jest to rok Moniuszki, żeby ci, którzy jeszcze nie znają twórczości, posłuchali, zastanowili się, przemyśleli. Ten zegar stary, gdyby świat kuranty ciął jak z nut, zepsuty wszakże o 100 lat nakręcać próżny trud. 200. rocznica urodzin wybitnego kompozytora Stanisława Moniuszki. A to, co nas cieszy szczególnie, to, że oprócz koncertów Poloneza w wykonaniu mieszkańców w Lublinie, ale też w Zamościu, dzieci i młodzież przyłączyły się do tych obchodów. Właśnie rozdaliśmy nagrody za piękne rysunki, za listy do kompozytora, przyjmą tort i odsłonięcie pamiątkowej tablicy, także Moniuszko naprawdę jest wśród ludzi. Te krzyki, które słychać, to zabawa dzieci w strasznym dworze, w strasznym zamku, także myślę, że dzień jest bardzo udany i Moniuszko jest naprawdę wśród nas i pamięć o nim na pewno nie zaginie. Koncercik taki, boi się, Prześniczki siedzą jak anioł dzieweczki, przędą sobie, przędą jedwabne niteczki. Kręcie, kręć życiono, widź się tobie wić, ta pamięta lepiej, czyja dłuższa nić. Bardzo dziękujemy organizatorom, bardzo dziękujemy tutaj Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów za włączenie się w obchody 200. rocznicy urodzin Moniuszki, bo bardzo zależało nam na tym, żeby właśnie twórczość i postać Stanisława Moniuszki wypromować, troszeczkę przybliżyć ją nie tylko osobom starszym, nie tylko osobom z wykształceniem muzycznym, ale też tak naprawdę rodzinom, od mniejszych dzieciaczków po osoby starsze, po seniorów. Było pisanie wierszy, było czytanie listów do kompozytora. Były też prace dla seniorów, były okładki płyt CD, były okładki płyt winylowych, był konkurs, był quiz wiedzy o Moniuszce i był wspaniały tort, który jeszcze tutaj Państwo mogą zobaczyć. Więc bardzo serdecznie dziękujemy, dalsze obchody urodzin Stanisława Moniuszki przed nami i podobnie jak w innych miastach zapraszamy bardzo serdecznie na wszelakie wydarzenia związane właśnie z Moniuszką. Dziewczę płonie, wstydź się dziewczę, wstydź! Ooh.